O tym, czym jest Królestwo Lee, jaka tajemnica stoi za tą krainą, a także o tym, czy Jay dołączy do Lorda Rasa i klanu Wilczej Maski, będziemy dzisiaj rozmawiać. W jednym z czerwcowych zestawów 718-18 mamy złego Jaya. Złego Jaya, który będzie walczył z Kajem i Sorą na arenie turniejowej, i o tym mówiłem już dawno, dawno temu w jednym z filmów. Mniejsza o to. Według fanowskich teorii, Jay dołączy do klanu Wilczej Maski, a także do ekipy Lorda Rasa. To jest jedna z dwóch teorii, bo druga mówi, że po prostu będzie walczył w imieniu administracji, jednak ta pierwsza ma dużo, wydaje mi się, większy potencjał, żeby mogło się sprawdzić dużo więcej osób chciałoby to zobaczyć, niż po prostu Jaya jako zwykłego agenta. Skoro Lord Ras za pomocą gongu i młotu może rozkazywać wilczym wojownikom, dlaczego za pomocą czarnej magii, energii Smoka Źródła i tych mitycznych narzędzi nie mógłby przyjąć kontroli nad Jay. Tak naprawdę Jay nie pamięta swojego życia jako ninja, ponieważ po fuzji stracił pamięć, więc równie dobrze Lord może go po prostu omamić, przekonać swoimi argumentami, żeby do niego dołączył, a Jay zaślepiony jego mocą, jego słowami itd. Po prostu to zrobi i dlatego będzie walczył z naszymi ninja, którzy będą musieli go powstrzymać, żeby wygrać ten turniej. Też przyznam, że bardzo liczę, że wątek ze złym Jayem będzie dobrze poprowadzony. Podobnie jak wątek ze złym Lloydem, kiedy opętał Gomorra. Mam nadzieję, że tutaj Antagonista będzie na równie wysokim poziomie i że my się po prostu nie zawiedziemy. Jay jako członek klanu Wilczej Maski brzmi naprawdę dobrze i bardzo bym chciał, żeby to właśnie taki scenariusz się spełnił. Hej, czy dowiemy się czegoś o Krainie Lee? Tak, jednak nie wkrótce. Kraina Lee jest to jedna z krain, które połączyły się z Ninjago. Jedna z krain, którą mamy potwierdzone, że wcześniej była osobną krainą, ale nic o niej nie wiemy, bo dowiedzieliśmy się o niej dopiero w pierwszym sezonie. Niemniej jednak została tylko wspomniana, bo ninja nigdy do niej nie trafili. Samo to jak twórcy podbudowują wątek z tą krainą, tak naprawdę to już nie jest pierwsze pytanie, które się o to pojawia. Te pytania są dość często i za każdym razem twórcy dają nam do zrozumienia, że będzie to ważny wątek w przyszłości gdy ninja go powstanie smoków w przyszłych sezonach. Być może jest to pierwotna kraina, z której pochodzi mistrz Lorda Rasa, albo jakiś z członków zakazanej piątki. A być może nawet są w niej uwięzieni, albo chociaż jeden z nich. W końcu nie wiadomo, gdzie tak naprawdę ta zakazana piątka się znajduje. Wiemy tylko, że jest gdzieś uwięziona i żeby ją uwolnić potrzebny będzie rytuał Krwawego Księżyca, co zamierza przeprowadzić Lord Raz. Tajemnice nowego Ninjago są naprawdę bardzo duże i jest ich dość sporo, a ta jest jedną z takich ciekawszych. Generalnie te krainy, o których nie mamy jeszcze pojęcia, wydają mi się jednym z ciekawszych wątków do rozbudowania i ujawnienia nam w przyszłości. Tak naprawdę powstanie smoków ma bardzo duże pole do popisu i mam nadzieję, że twórcy tego potencjału nie zmarnują. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i czym według Was będzie zły Jay, o co z nim będzie chodzić. Tymczasem ja się żegnam i do następnego Hej!